bardzo potrzebnym temacie, a mianowicie na temat potrzeb psów. Niestety korzystam z darmowej tutaj wersji Click Meetingu. Jest tutaj takie ograniczenie, że mogę nagrać jedynie 30 minut, dlatego proponuję, abyśmy, cześć Monika, abyśmy, najpierw przedstawię Wam po prostu psie potrzeby, no 30 minut to mogę nawet nie zdążyć omówić takiej teorii tutaj i wtedy przeszlibyśmy do pytań, więc jeżeli się pojawią w trakcie, to śmiało piszcie sobie na czacie, a ja na koniec do nich jeszcze powrócę. Dobrze, więc nie przedłużając, zaczynajmy. Zaczniemy sobie od takiej fundamentalnej potrzeby psa, czyli od poczucia bezpieczeństwa. Pies, który nie będzie miał poczucia bezpieczeństwa, będzie zestresowany, sfrustrowany i będzie miał przejawiał problematyczne zachowania. Na poczucie bezpieczeństwa składa się wiele czynników. Ja postaram się kilka tutaj Wam przedstawić. Jest to między innymi przewidywalny plan dnia. Ja wiem, że nie każdy lubi rutynę w życiu, że spontaniczność jest jak najbardziej wskazana, natomiast bardzo zachęcam do tego, aby takie kluczowe punkty typu na przykład karmienie, czy też pierwszy, ostatni spacer, aby odbywały się jednak w takich stałych godzinach, ponieważ przewidywalny plan dnia dla psa daje mu właśnie poczucie bezpieczeństwa. Wtedy się czuje pewnie i spokojnie i że wie, co go czeka. Również własny kącik, może być to legowisko, to może być klatka. Ja zachęcam do klatki, osobiście sama korzystam z klatek. Na moim kanale na YouTube znajdziecie taki filmik 3 popularne mity na temat psów i tam właśnie obalam mit klatki i troszeczkę szerzej opowiadam o tej klatce, jakie są właśnie korzyści z prowadzenia jej. I ważne jest właśnie, żeby w tym kąciku psim, czyli tym miejscu, gdzie pies może sobie spokojnie odpoczywać, aby mu nie przeszkadzać, zwłaszcza tyczy się to dzieci, ponieważ niekoniecznie dzieci mogą rozumieć, że jeśli pies odpoczywa, to nie powinno się mu przeszkadzać, dlatego warto dzieciom także to mówić, jeżeli je macie, to uświadamy dzieci, że nie przeszkadzamy pieskowi, który sobie śpi, odpoczywa. Natomiast własny kącik, taka klatka czy legowisko nie powinny znajdować się w ciągu komunikacyjnym. To powinno być takie ustrojne miejsce, w którym piesek może sobie spokojnie odpoczywać. Również na poczucie bezpieczeństwa składa się przyjazna atmosfera w domu i pozytywne relacje między domownikami. W domu, w którym jest wiele kłótni, jest hałas, no niestety pies nie czuje się tam komfortowo, jest poddany stałemu stresowi i to także sprawia, że nie ma poczucia bezpieczeństwa. Co jeszcze? Przewidywalność zachowań opiekunów. Tutaj ważna jest taka konsekwencja w działaniach, to znaczy jeżeli raz pozwolicie psu na przykład na wejście na meble, natomiast kolejnym razem zrzucicie go z tych mebli, jednak krzyczycie jeszcze najlepiej dacie mu z raczka, no to niestety pies nie będzie Was rozumiał i staniecie się dla niego osobami, które są nieprzewidywalne i to sprawi, że nie będzie czuł się w waszym, przy Was po prostu bezpiecznie i komfortowo. Również warto jest, jeżeli wprowadzamy komendy, aby one były zawsze oznaczały to samo, jest po prostu, musimy jasno precyzować swoje oczekiwania wobec psa i zachować się w taki sposób, aby on nas rozumiał. Bo inaczej, jeżeli będziemy mówić raz tak, raz działać zupełnie inaczej, tak jak właśnie w tym przykładzie z kanapą czy wchodzeniem na meble, no to niestety pies będzie miał takie poczucie, że jesteśmy niepewnymi osobami i nie będzie czuł się bezpiecznie po prostu. Również szkolenie i wychowanie, które jest oparte na pozytywnych wzmocnieniach oraz na konsekwencji, pozytywnych wzmocnieniach, czy na przykład nagradzaniu. To buduje pewność siebie psa i właśnie poczucie bezpieczeństwa. Natomiast co prawda trenerzy, którzy stosują już takie metody typu właśnie kolczatki, zastraszanie psa, już należą do takiego ginącego gatunku, jednak dalej można gdzieś się to z tym spotkać. I zastraszanie, czy uczenie psa w zasadzie unikania, czyli na przykład naciskamy na jego grzbiet i on wtedy się uczy, że musi usiąść, aby uniknąć tej presji, no to niestety to nie buduje jego pewności siebie, wręcz prowadzi do wielu różnych problemów u psa. No i przede wszystkim sprawia, że nie czuje się bezpiecznie i jest cały czas w stresie. Poczucie akceptacji oraz przynależności do grupy społecznej. Pies jest zwierzęciem społecznym i potrzebuje stałego takiego należenia do grupy. Chce budować przyjaźnie zarówno z ludźmi, jak i z innymi psami. Powiem Wam taki przykład. Słyszałam, chyba nie ja rozmawiałam z tym panem, ale słyszałam od pewnej rzetelnej osoby, która mi to przedstawiła. Pewien pan miał problem z owczarkiem niemieckim
pies był bardzo taki napuzliwy i pan zwrócił się do pewnej osoby o pomoc. No i jak się okazało, to pies ten przebywał w garażu przez większość właśnie dnia, tam czasami wychodził może na jakieś krótkie spacery. No i tutaj pewna osoba, która mi to opowiadała, powiedziała, że no przecież pies musi mieć kontakt też z człowiekiem. Na to pan odpowiedział, no ale on nas przecież widzi przez okno. No niestety to nie na tym polega budowanie więzi z psem, żeby widział nas tylko przez okno. Pies potrzebuje być blisko człowieka, również budować przyjaźnie i należeć do grupy takich psich kumpli mieć. Tutaj ważne są też takie pozytywne, przyjacielskie spotkania innych z innymi psami. Stymulacja psychiczna i węchowa. Aby ten temat troszeczkę bardziej zagłębić, to musimy się lekko cofnąć w czasie. Właśnie to nawet nie lekko, tylko bardzo cofnąć się w czasie, bo podczas setek lat ewolucji pies miał wiele zajęć. Cały czas był w ruchu, polował, tropił zwierzynę i sam zdobywał swój pokarm. Także wydawał na świat potomstwo, opiekował się nim, wędrował, a teraz jest pozbawiony tych wszystkich zajęć. No, większość psów czeka godzinami, aż ich właściciele wrócą. Mało tego, cała ewolucja doprowadziła do powstania różnych ras, które mają różne zadania. I tych zadań niestety, ale często nie spełniają. Właściwie to jeżdżenie stało się wręcz nudne. Ale potencjał psa, jego inteligencja i chęć pracy wcale nie zmalała. Dlatego ta stymulacja psychiczna i węchowa, no musimy się tutaj troszeczkę postarać, aby psu umożliwić tutaj tą stymulację. Pomocne są zabawy węchowe różnego rodzaju. Również taki sport jak chociażby nosework, gdzie uaktywniamy psi nos i on może sobie pracować. Mogą być także zabawy węchowe takie w poszukiwaniu zarówno smaczków, jak i zabawek, czy nawet ludzi. Psy kochają tego typu zabawę. Nawet zwykłe proste szkolenie z posłuszeństwa już stymuluje psa. Słuchajcie, jeżeli kiedyś pies polował, a teraz dostaje jedzenie po prostu tak podane na tacy pod nos, no to dla niego to jedzenie jest po prostu nudne. I nawet samo takie sprawienie tego jedzenia w ruch, na przykład takie gry motywacyjne, czy chociażby włożenie porcji dziennej jedzenia do zabawek, do takiego napełniania jedzenia typu kongiem, to już sprawia, że pies ma jakieś zajęcie i on już ma tą stymulację. Nawet takie małe, drobne, niepozorne rzeczy mają tutaj wpływ na całokształt, dlatego zachęcam, żeby nie podawać tak po prostu psu nudno jedzenia w misce, tylko chociaż część, na przykład za proste wykonanie komendy, siat, waruj, to już jest coś, żeby on sobie tego jedzonka poszukał. Tutaj także możecie się odwołać do kreatywności, bo na przykład jak mamy jesień, to można rozsypać psu w liściach troszeczkę jedzenia, żeby sobie poszukał tych kuleczek, czy nawet nazbierać do miseczki tych liści tam rozrzucać. Tutaj jest duża swoboda wyboru. Również zabawy na inteligencję, których pies może rozwiązać problem i dostać się do smakołyków. Czy także właśnie psie sporty, może zainteresuje Was obedience czy nosework. Psich sportów jest naprawdę wiele, w zależności od Waszych upodobań i od tego, jaka jest sytuacja Waszego psa, no to myślę, że na pewno każdy coś dla siebie znajdzie. Kolejna potrzeba psa to stymulacja fizyczna. I tutaj znów musimy się cofnąć w czasie, gdzie kiedyś pies dużo wędrował, a teraz no nie za dużo wędruje, powiedzmy sobie szczerze, że większość psów no jednak spędza swoje życie w domu i jeden pies ma troszeczkę lepiej pod względem spacerów, drugi trochę gorzej. Natomiast jeśli chodzi o stymulację fizyczną, no to nie ma tu takiego jednego przepisu dla każdego psa. Jest to zależne od jego indywidualnej sytuacji każdego psa, o to jakim jest wieku. Tu warto zwrócić uwagę na szczenięta. Tutaj macie moją najmłodszą suczkę, która sobie biegnie. Właśnie szczenięta i na psich seniorów. W tym przypadku lepiej, aby spacery trwały krócej, ale były trochę częściej. Na przykład u szczeniaczku 20-30 minut, ale więcej razy. Natomiast już u dorosłych psów, no, każdy dorosły pies powinien być no, minimum 3 razy wyprowadzony, z tym, że ten dłuższy, jeden dłuższy spacer powinien trwać tak godzinę, półtora. Wiadomo, że psu jest wiele raz, czy też mieszańców, natomiast ten jeden dłuższy spacer powinien być. I tutaj chciałam też zwrócić uwagę latem,
Latem wyprowadzamy psa, unikając godzin szczytu, gdzie jest największe nasłonecznienie, więc taki dłuższy spacer, ten właśnie godzinny czy półtora godzinny, powinien być tak no, albo wcześniej rano, albo późniejszym wieczorem, gdzie jest jednak chłodniej. Zarówno brak jakby tej stymulacji fizycznej będzie zły, ale też nadmiar, bo jeżeli przybocujemy psa, będzie tej stymulacji fizycznej, tego ruchu za dużo, no to właśnie tak paradoksalnie pies może stać się zbyt pobudliwy i będzie miał problemy z koncentracją i z odpoczywaniem. Dlatego jest tutaj ważne, aby dobrać odpowiednią ilość ruchu dla psa, tak aby to odpowiadało jego indywidualnym potrzebom, uwzględniając właśnie jego wiek czy też stan zdrowia. Zachęcam także, aby na tych spacerach pies miał taką możliwość swobodnego ruchu, żeby ten ruch nie był wymuszony, tylko żeby mógł sobie podczas tych spacerów także eksplorować teren, węszyć i żeby to też podczas tych spacerów, o których za chwileczkę jeszcze troszeczkę więcej powiem, aby czasami miały możliwość poznawania też nowych miejsc. Jedźmy dalej, bo oprócz stymulacji psychicznej i fizycznej ważny jest także sen i odpoczynek u psa. Ważny jest zawsze umiar, czyli nie wkraczajmy w dwie strony jakby, że zbyt dużo stymulacji, ale też zadbajmy o to, aby pies miał możliwość odpoczywania. Jeśli chodzi o ilość snu, no to psy dorosłe śpią nawet od 14 do 16 godzin, a szczenięta nawet do 20, czyli jest to naprawdę bardzo dużo czasu. I oprócz ilości jest ważna także bardzo jakość tego odpoczynku, ponieważ pies, którym będzie na przykład w takim środowisku, gdzie będzie dużo hałasu, gdzie są właśnie kłótnie, o których wcześniej wspominałam, nie będzie miał możliwości odpoczywania. Dobrze jest, aby pies miał taki własny kącik, o którym też już wcześniej troszeczkę wspomniałam, w którym będzie mógł sobie swobodnie odpocząć i tam, żeby mu nikt nie przeszkadzał. I właśnie jeszcze raz tutaj apeluję o wspomnienie o tym dzieciom, bo często dzieci chcą tego psa zachęcać do zabawy, a zwłaszcza szczeniaczek potrzebuje bardzo dużo snu i po prostu nie ma możliwości odpoczywania wtedy, gdy jest zachęcany wiecznie do zabaw. No natomiast pies, który nie będzie miał możliwości snu, no to będzie pies, który może być paradoksalnie nadpobudliwy, będzie miał problemy z koncentracją, no i będzie też bardzo sfrustrowany i zestresowany, ponieważ stały brak odpoczynku i snu, no to podobnie jak u ludzi, będzie się tak samo objawiał właśnie takim irytacją, byciem takim rozdrażnionym. Dlatego właśnie zadbajmy o to, aby nasz pies miał możliwość spokojnego snu i odpoczywania. Przejdźmy sobie dalej do spacerów. Już troszeczkę wcześniej o nich też wspomniałam. Na spacer myślę, że każdy wychodzi, natomiast te spacery no na nieszczęście wielu psów kończą się tylko kółeczkiem wokół bloku, a tutaj mamy dużo możliwości podczas spacerów, możemy na przykład oprócz takiego po prostu spacerowania i umożliwiania psu swobodnej eksploracji środowiska, poznawania nowych zapachów, psy też kochają po prostu pakować się w trawy, jakieś chaszcze, najlepiej też się ubrudzić i uperfumować jakimiś zakazanymi zapaszkami. Natomiast te spacery umożliwiają też tą właśnie eksplorację, ale podczas spacerów nie tylko możemy po prostu spacerować, możemy także wprowadzić podczas spacerów naukę prostych komend. Możemy też zabrać ze sobą zabawkę i po prostu się z psem pobawić. Czy też podczas spacerów umożliwić psu poznawanie innych psiaków. Zachęcam właśnie do tego, aby każdy pies miał takie dwóch, trzech kumpli, którym się będzie spotykał regularnie. Dobrze, jeżeli są to właśnie psy takie stabilne, które potrafią też powiedzieć, zwłaszcza takim nachalnym pieskom, no nie wiem, szczeniaczkom, które są zbyt nachalne, powiedzieć po prostu też nie, które się potrafią komunikować i zajmować sobą. I takie psi kumple są po prostu na wagę złota. Ja wiem, że nie jest tak całkiem łatwo ich znaleźć, ale zachęcam, aby poszukać sobie dla swojego psa odpowiednich psich kumpli i spotykać się z takimi psimi kumplami na wspólne spacery. Jeszcze sobie zerknę do moich notatków, czy coś tutaj jeszcze, notatek, czy coś tu jeszcze miałam. Tak, i jak już wcześniej też wspomniałam, te 3 razy dziennie no to jest minimum dla psa, aby mógł też załatwić swoje potrzeby fizjologiczne. No i ten dłuższy spacer rzeczywiście najlepiej, żeby trwał tak godzinę, półtora. Kontakty z innymi psami. Tak jak właśnie wspomniałam wcześniej mówiąc o spacerach, pies potrzebuje kontaktów z innymi psami, to jest
bardziej niż pewne, no musi mieć kontakt z własnym gatunkiem. Tylko czego Wam nie proponuję, no to takich przypadkowych spotkań, żeby nie, inaczej, nie ma nic złego w zapoznawaniu nowych piesków, natomiast jeżeli to będą tylko i wyłącznie takie spotkania, że kumulują się te pieski, na przykład idziecie sobie naprzeciwko, spotykacie innego właściciela z innym psem, zatrzymujecie się, za chwilę zaczyna się taniec, poplątanie, jak ja to mówię, psy się kumulują. Jeżeli tylko takie i wyłącznie będą te spotkania, no to w psie będzie narastała i eskalowało będzie napięcie, będzie narastała taka, będą negatywne emocje i z czasem na widok innych psów pies może wręcz zacząć szczekać albo wyrywać się do nich i a wy za to zaczniecie potem tych psów innych i właścicieli z tymi psami unikać, aby sobie oszczędzić negatywnych takich przykrych sytuacji. Natomiast to, co właśnie mogę Wam zaproponować, to właśnie znalezienie takich odpowiednich dwóch, trzech kumpli. Takie, jest to dużo lepsze właśnie niż takie przypadkowe spotkania. I z tymi dwoma, trzema kumplami spotykać się na tak zwane spacery równoległe. Czyli idziecie sobie, wędrujecie w jednym kierunku. Możecie być oddzieleni w ten sposób, że pies idzie po lewej pies, przewodnik po prawej, przewodnik i po jego boku idzie sobie jego pies. I wówczas psy uczą się, że niekoniecznie wszystkie kontakty muszą być od razu takie wybuchowe, czy też tam musi być wiele energii w tych kontaktach, ale nawet takie wspólna wędrówka, taka kooperacja jest nawet dużo bardziej cenną lekcją dla psa, bo uczy się właśnie tych dużo niższych emocji, a te negatywne wszystkie emocje, które się kumulują podczas takich spotkań, właśnie gdzie jest ten taniec, poprzątaniec, no to te negatywne emocje właśnie zamieniają się w taką kooperację podczas takich spacerów równoległych, w których po prostu sobie idziecie w jednym kierunku. Dobrze, przejdźmy sobie dalej. Potrzeby eksploracyjne. Psy mają takie potrzeby, aby poznawać nowe zapachy i nowe miejsca. No wręcz kochają, mam wrażenie, że po prostu wybiegają, przynajmniej moje psy, wpakować się wszystkie haszcze, jak tylko może być i jakieś rowery racyjne, nie wiem co jeszcze, ale po prostu kochają poznawać nowe miejsca i węszyć, bardzo dużo węszą. Najprostszym sposobem umożliwiającym spełnieniu psu potrzeb eksploracyjnych jest zabieranie go na spacery, takie nazwijmy to wartościowe, gdzie pies nie tylko robi sobie rundkę wokół bloku i na tym jest koniec jego spaceru, tylko gdzieś, gdzie może sobie powęszyć, sprawdzić psiego messengera, inne pieski, które zostawił wiadomości. Dlatego zachęcam właśnie do tych spacerów i aby ten jeden był taki dłuższy, umożliwiający psu taką swobodną, niewymuszoną eksplorację i swobodny, niewymuszony spacer. Potrzeby łowieckie. Jak zapewne wiecie, pies to drapieżnik i nadal żyją w nim potrzeby łowieckie. Pełen łańcuch łowiecki składa się z takich ogniw jak namierzanie, inaczej tropienie, obserwacja, podkradanie, pogoń, chwytanie, zagryzanie, rozszarpywanie, czyli zabicie ofiary oraz ostatecznie jej konsumpcja. I teraz podczas takiej świadomej selekcji hodowlanej te konkretne ogniwa w tym łańcuchu łowieckim zostały celowo wzmocnione lub wygaszone. I tutaj podam Wam przykład. Na przykład, za przykład weźmy sobie pointera. Na pewno kojarzycie taką charakterystyczną stójkę. W jego przypadku bardzo została wzmocniona przepraszam, obserwacja i takie wypatrywanie właśnie. Natomiast już mamy wygaszoną konsumpcję, ponieważ on tej zwierzyny nie zjada. Weźmy sobie inny przykład, na przykład Golden Retriever jest aporterem i psy z tej grupy aportowały zastrzelone, akurat jak dane, to dobrze pamiętam, to były zastrzelone dzikie ptactwo. I w ich przypadku wzmocnione zostało chwytanie, bo one te upolowane zwierzynę przynosiły do myśliwego. Natomiast również rozszarpywanie czy zagryzanie oraz konsumpcja, w ich przypadku te konkretne ogniwa w łańcuchu łowieckim zostały wygaszone. I teraz w związku z tym, że tak się właśnie tak jest, że w konkretnych rasach mamy ten łańcuch łowiecki, konkretne ogniwa mamy wzmocnione lub wygaszone, psy będą prezentowały różne zachowania i też inaczej będą miały inną potrzebę realizacji tych potrzeb swoich łowieckich.
zerknę sobie tu do moich notatek, aby niczego nie zapomnieć powiedzieć, bo zawsze jak na żywo to pamiętam po moim pierwszym webinarze, to zawsze mówię, o nie, zapomniałam jeszcze tego dodać i tego dodać. Mało tego, już jesteśmy, mamy już 20 minut, a mam tylko 10 i na pewno nie zdążę przedstawić całości, ale tak postaram się streścić. Aha, jeszcze chciałam wspomnieć, właśnie są takie też psy, które mają cały łańcuch łowiecki otwarty, na przykład teriery. U nich jest, wszystkie ogniwa są cały czas wzmocnione. I co jeszcze jest ważne tutaj, pies jako drapieżnik teoretycznie może polować na wszystko, co w praktyce może zjeść. I tutaj taką prewencją, żeby zachowania łowieckie nie przenosiły się na ludzi, czy też na inne zwierzęta, na przykład na innego psa, czy nie wiem, zwierzę, z którym mieszka, jak na przykład chociażby gryzonie, jakieś chomiki, no nie wiem, co macie w domach, no to tutaj bardzo istotną kwestią, taką prewencją tych zachowań jest socjalizacja wieku szczenięcym. Aby po prostu pies poznał człowieka, czy też inne psy, jako no, obiekty, na które się nie poluje. Tak, co jeszcze chciałam wspomnieć. Zachowania łowieckie nie da się ich wyeliminować i są to zachowania instynktowne oraz samonagradzające. Możemy natomiast umożliwić psu realizację tych potrzeb łowieckich w taki bardziej akceptowalny przez nas sposób. Najprostszym sposobem jest po prostu zabawa szarpakiem, która tutaj pozwala psu na rozszarpywanie. To tak, jeżeli bawimy się z psem, to tak właściwie odzorujemy polowanie na jakąś zwierzynę. Możemy na przykład uciekać przed psem jakąś tam, nie wiem, skórą plus jakieś futerko z owcy, takie szarpaki są bardzo lubiane. Wprawiać w ruch te zabawki, żeby one właśnie imitowały uciekanie zwierzyny. Co jeszcze? Możemy dać psu na przykład pudełko do rozszarpywania, takie tekturowe, tylko upewnić się, że nie ma tam taśm i strzywek, aby było bezpieczne. Również praca węchowa, chociażby nosework, pozwala psu realizować to tropienie, które jest właśnie elementem, jest ogniwem wzoru zachowań łowieckich. A u aporterów, chociażby u labradorka, sprawdzi się bardzo nauka aportowania, ponieważ one kochają trzymać przedmioty w pysku i jest to właśnie też to, że do czego zostały stworzone, czyli do przenoszenia upolowanego ptactwa i dzięki temu, że będą sobie aportować, będą realizować chociażby ten potrzebę tego chwytania, tego przynoszenia. Co jeszcze chciałam tutaj wspomnieć a propos potrzeb łowieckich? Myślę, że to tak bardzo krótko, ja wiem, że te wszystkie potrzeby mogę omawiać jeszcze bardziej szerzej, ale mam naprawdę już mało czasu. Natomiast to, co jest ważne, żeby mieć świadomość, że nawet taki mały jorku drzemią potrzeby łowieckie i że trzeba je realizować, bo inaczej pies będzie realizował je na własną łapę i to niekoniecznie może się nam podobać. Chociażby może nawet podgryzać nogawki, może niszczyć meble, aby po prostu na te potrzeby, wszystkie potrzeby właśnie, które pies ma, będzie na własną łapę spełniał, jeżeli my o to nie zadbamy w akceptowalny sposób. Potrzeby rozrodcze. Kiedyś rozmawiałam z pewną panią i powiedziała mi coś takiego, że chce wykastrować swoją suczkę, natomiast zacytuję, chcę dopuścić ją raz, żeby miała szczeniaczki, jak każda kobieta powinna mieć chociaż raz dzieci. No tutaj nie chcę się już, nie chcę wnikać może w takie przekonanie, jak że każda kobieta powinna mieć dzieci, bo jest to przekonanie i każdy może mieć inne. Natomiast nie jest to mój cel. Moim celem jest powiedzenie, że nie przenośmy tego aspektu rodzicielstwa bezpośrednio na psy, ponieważ gwarantuję wam, że żadna suczka, która miała w swoim życiu trzymioty, nie siedzi na swojej emeryturze i nie zastanawia się, co tam słychać u jej dzieci. Rozmnażanie się u zwierząt ma po prostu takie znaczenie przedłużania gatunku, tak mówiąc bardzo ukracając. Jeżeli nie ma rui, nie ma tematu. Możecie rozważyć, jeżeli na przykład nie planujecie, aby mieć suczki hodowane czy psa reproduktora, możecie jak najbardziej rozważyć zabieg kastracji. Dobrze jest, ja mam nawet artykuł na swoim blogu, gdzie opisałam właśnie zalety i wady kastracji. Dobrze jest sobie się z tym zapoznać i też wziąć pod uwagę indywidualną sytuację swojego psa, zaczerpnąć może takich niezależnych opinii u fachowych osób, u lekarzy weterynarii, którzy przedstawią, czy są tutaj jakieś w konkretnej sytuacji
przeciwwskazania do tego zabiegu. Natomiast uważam, że dobrze jest ten temat się zagłębić i rozważyć, jeżeli zwłaszcza nie planujecie mieć hodowli. Kopanie. Kiedyś psy kopały i to dużo, ponieważ są to w ogóle norowce. Psy to norowce, lubią sobie kopać. Jeden pies bardziej, drugi mniej. Ja tu przedstawiam ogólne oczywiście potrzeby psów. Wiadomo, że każdy będzie miał troszeczkę, jedno bardziej będzie prezentował, drugie mniej. Natomiast kopały psy nory po to, aby czuć się bezpiecznie, aby tam chować swoje potomstwo, aby dostać się do gryzoni i aby schować sobie też pożywienie. I jeżeli macie taką możliwość, no to umożliwiajcie psu kopanie. Na przykład jeśli macie ogródek, to możecie przeznaczyć sobie taki kawałek, gdzie tak dosyć płytko zakopiecie zabawki na przykład i pies będzie mógł sobie je wykopywać, tak żeby uchronić rabatki inne i trawnik w ogóle, żeby nie mieć wszędzie dziur. Albo jak na przykład tutaj jesteśmy, tutaj jest zdjęcie, mój owczarek jest na, to jest taka plaża, właśnie to jest tutaj przy Warcie, nad Wartą byliśmy i taka plaża, właśnie taki piany piaseczek się tutaj był i sobie kopał. No wiadomo, że jeżeli jesteśmy na takiej plaży, nie nad morzem, no to są psie plaże, gdzie myślę, że nie powinno do nikomu przeszkadzać, ale warto zawsze troszeczkę tutaj, ja tam zachęcam, żeby to jednak zakopać, żeby no, dbajmy też o dobro innych. Ale jeżeli macie takie możliwość, to umożliwiajcie psu kopanie. Wiele psów bardzo to lubi. Czucie, gryzienie i lizanie. Kiedy pies żuje, gryzie, dajmy mu różne gryzaki, to wytwarza się serotonina, która jest potocznie nazywana hormonem szczęścia. Pies w ten sposób się uspokaja, wycisza, pomaga mu to pozbyć się nadmiaru emocji, które gdzieś tam się kumulują. I co by tutaj zaproponować, jeżeli chodzi o właśnie takie bezpieczne gryzaki, no to najlepiej dawać po prostu suszone części zwierząt. Nie do końca polecam te wszystkie prasowane skóry. Lepiej jak to są takie po prostu części zwierząt suszone. To mogą być poroża, uszy królika, na przykład leszczeniąt właśnie, uszy królika czy żwacze wołowe. No żwacze wołowe, ja wiem, nie za bardzo ciekawie pachną. No ja nienawidzę zapachu żwaczy wołowych, ale są to bezpieczne też te gryzaki. Mogą być to nawet penisy, gdzieś tam jakieś ogonki, żeby to były po prostu bezpieczne gryzaki. I zwłaszcza szczeniakom warto dawać, bo w momencie, gdy pies wymienia uzębienie, no to pojawia się potrzeba, aby sobie, żeby ulżyć tego temu swędzeniu. No i te gryzienie po prostu poprzez gryzaki jak najbardziej, to może nawet uchronić wasze meble. Relacja i współpraca z opiekunem. Pies bardzo potrzebuje pracy z człowiekiem i tego poczucia, że buduje z nim więź. Nie ma takiego jednoznacznego przepisu, takiej instrukcji, jak budować więź psem, ponieważ dla każdego człowieka będzie miało to troszeczkę inne znaczenie. Natomiast na co mogę tutaj dać wskazówki, to przede wszystkim, aby była to, abyście budowali relacje ze swoim psem na takim wspólnym zaufaniu, aby pies wiedział, że może na was polegać, że jak się zdarzy sytuacja stresowa, że mu pomożecie, że wyprowadzicie go z tej sytuacji, nie będziecie go bić, broń Boże, bicie krzyki, no to jest zakazane, w ogóle mam nadzieję, że nikt z was o tym nie myśli, no jeżeli tu jesteście, to na pewno nie macie takich pomysłów, ale ja wiem, że nawet się to zdarza, że ludzie jeszcze z przemocą do zwierząt no wychodzą, próbują w ten sposób coś im tutaj jakoś ich przekonać, ale to nie tędy droga. Natomiast racja powinna być na takich też pozytywnym znaczeniu, na konsekwencji. Jeżeli raz ustalicie sobie z domownikami, że na przykład pies nie może wchodzić na meble, no to niech on nie wchodzi na to meble. No z czasem zrezygnuje, ale jeżeli mu raz pozwolicie, raz nie, raz na niego nakrzyczycie, to jest dla psa tak niezrozumiałe. No po prostu nie zbudujecie więzi takiej opartej na zaufaniu, na takim poczuciu bezpieczeństwa, o którym na samym początku wspomnieliśmy, jeżeli będziecie niekonsekwentni. O relacje, żeby w ogóle relacja mogła powstawać, no to musi być też potrzebny czas. Musicie spędzać czas w taki wartościowy sposób.
zabierajcie go na spacery, bawcie się z nim, sprawdzajcie, co dla niego jest, jak lubi się w ogóle bawić, co on lubi, jakie ma potrzeby, czy jest to tutaj, no ile psów, ile tyle będzie tutaj instrukcji do budowania z nimi i współpracy z nimi. Natomiast tutaj trzeba do każdego psa podejść indywidualnie i nawet jak macie też więcej psów, ja mam 3, z każdym trzeba spędzić czas też osobno, bo też ten czas jest taką podstawą do budowania relacji. Woda i jedzenie. Pies powinien mieć stały dostęp do świeżej wody. A co do jedzenia, no to warto, aby jedzenie, znaczy musi być, bo jedzenie musi być pełnowartościowe, musi dostarczać mu wszystkich składników, których potrzebuje do rozwoju, do tego, aby był zdrowy. Jeśli będziecie karmić psa jedzeniem, które jest źle zbilansowane, jest to ubogie w mikro i makroelementy jedzenie, no to oprócz takich symptomów zewnętrznych typu jak matowienie sierści, no to pies również będzie miał problemy na przykład z koncentracją, z rozdrażnieniem. Odżywianie zawsze jest bardzo ważnym punktem dla ludzi czy też zwierząt, no musimy dbać o to, aby jedzenie było też odpowiednie do wieku. Natomiast też ilość jest ważna, by kaloryczność powinna być zachowana.